Zabrzeński Międzynarodowy Festiwal Organowy imienia księdza Antoniego Chlądowskiego to prawdziwa uczta dla melomanów. Nie inaczej będzie podczas tegorocznej, 22. już edycji tego festiwalu. Festiwal rozpoczyna się 2 września w sobotę w Kościele Ewangelickim Pokoju i wystąpi organista, ale nie tylko, kompozytor Jan Henryk Botor. Ten pan jeszcze u nas nie występował, a jest naprawdę znanym przede wszystkim kompozytorem. Między innymi napisał oratorium ludzkie, bardzo dużo komponuje na organy, także myślę, że to będzie bardzo udane rozpoczęcie festiwalu, że wielka osobowość w końcu zaszczyci, chociaż naprawdę mieszka niedaleko, bo w Tychach, ale nigdy u nas nie był i bardzo się cieszę, że udało się pana Botora zaprosić. To będzie rozpoczęcie festiwalu, a w niedzielę będzie również bardzo, bardzo ciekawy koncert, ponieważ wystąpi gość z zagranicy, Gereon Karhorst. Jest on tytularnym organistą w sanktuarium Maria Lach. Jest to takie znane sanktuarium niemieckie. I jest wybitnym organistą, koncertuje na całym świecie. Jest znakomitym improwizatorem. W swoim programie napisał właśnie, że będzie 2 razy improwizował. Także zapowiada się również bardzo ciekawy koncert. I ten 2 koncert w niedzielę będzie w Biskupicach w kościele Jana Chrzciciela. Mamy 9 koncertów, 8 koncertów powiedzmy oficjalnych, a ten 9 to jest już po raz 2. Koncert uczniowski 22 września w Kościele Pokoju. Wystąpią uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej Zabrza. I będą to organiści, ale nie tylko. Zaproszę również innych instrumentalistów. Także myślę, że szkoła tutaj będzie godnie reprezentowana przez najlepszych uczniów z wszystkich klas, z różnych klas instrumentów. Organizatorem jest Urząd Miasta, finansuje ten festiwal, także bardzo się cieszę, że jest taka współpraca. Te pierwsze 2 koncerty będą bardzo ciekawe w sobotę i w niedzielę. Natomiast inne koncerty również będą bardzo ciekawe, bo zapraszam często organistów, którzy jeszcze u nas nie byli, także to są nowe twarze, nowe osobowości. I jeszcze mamy jeden koncert gościa z zagranicy, pani Simona Fruszczella. Zagra 10 września w Kościele Świętego Wawrzyńca w Mikulczycach. Także będzie to 2 gość zagraniczny. Ma również bardzo ciekawy program, muzyka Bacha, ale właśnie włoska, francuska. Także serdecznie zapraszam na wszystkie koncerty. Szczegółowy program koncertów można znaleźć na oficjalnej stronie festiwalu www.festiwalorganowy.pl.